Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. I jeszcze zapomniałem właśnie jednej rzeczy z... Właśnie tam z, tak jakby z góry można powiedzieć. Ale to nie jest góra, tylko to taka ścieżka. I tam na górze właśnie była jeszcze runa teleportacyjna właśnie do tego miejsca, że można się przenosić, wiecie, w każdej chwili. Ja tego właśnie zapomniałem wziąć. I tam poszukamy jeszcze może jakieś rzeczy są, nie wiem, zobaczymy co tam w ogóle jest. Ale ciemno jest, jak nie będę już kończył. W ogóle jest ciemno tutaj teraz, coś. Bo jak wiecie, czas się przeniósł o kilka godzin właśnie, tam była... Znaczy tam był czas w Korynic właśnie, tam było rano właśnie. Coś takiego, wiecie. Bo tu jest inaczej, czas 1:30 mamy, co nie? Zaraz będzie... jak to? Zaraz będzie wschód i będzie już wszystko widać, ale, nie, ale to za kilka... godzin właśnie. W Gothicu oczywiście mówię. Bo to mi ten czas mija bardzo szybko, wiecie, tak jakby... Tak samo jak w Eurotrucku na przykład. Chodź tu. Słaba jesteś, polna bestia. Niczego tu nie znajdę. Słabo. Tam jeszcze jedna jest? Okej, chodź, pokonam cię. Słaba jesteś, wiesz o tym? Pięknie! Udało się jakoś się odzabić. Nie ma czego plądrować. O, ogniste ziele mamy, fajnie, elegancko. O, mamy runę właśnie, o to mi chodziło. Czekajcie, jak to w ogóle wygląda? Tak przede wszystkim, bo te runy są... Aha, to ta... A, to jest teleportacja, dobra, okej, to takie coś. No okej, fajnie. Fajne są tyle właśnie, ja już zamiast mówić, wiecie, o Gothicu 2, to już mówię o trójce, wiecie, bo już mi się bardzo chce grać już trójeczkę właśnie. Fajne są właśnie też teleporty właśnie, w trójce mówię teraz. Bardzo mi się chce grać, powiem wam szczerze, już w Gothica trójkę, ale jeszcze troszkę nam tu dostało do przejścia. W tutaj. Ork wojownik, dobra, na razie może ich nie będziemy atakować, wiecie. O, widzicie, już jest, kurczę, jakoś tak jaśniej się zrobiło. Powiem wam szczerze teraz. Bardzo fa... no... A jednak nie, nie zrobiło się jeszcze jaśniej. No dobra, okej, jakoś tam damy radę, spokojnie. Czekajcie, żebym jeszcze nic nie zapomniał. Nie wiem, czy tam są kufry, wiecie, kufer jakiś tam na górze. Nie tam, gdzie były te polne bestie, tylko o tu właśnie. O, tutaj właśnie, nie wiem, zaraz zobaczymy, wiecie. Ale chyba nie ma, bo w trójce, w jedynce to był. O nie, jest jednak kufer, fajnie, okej. Okay. Aha, i tu trzeba... A, tu taka kombinacja, dobra, okej. Okej, okay. I tu chyba jest kolejna... A, tedy się nie da przejść. No dobra, okej. Okay. Nie da się, to się nie da, jeju. Tam jeszcze coś tam dalej jest, czy nic nie ma już? Chyba nic nie ma już. Dobra, wracamy na drogę, to tam gdzie był ten... Jergen, czy jakoś tak... Jergen? Mniejsza z tym jakoś nazywał, wiecie? Jergen? A mniejsza z tym, tak, też jakiś kurde Niemiec. Niemiecka nazwa właśnie jego. Znaczy, no, na imię, o, tak można powiedzieć. Znaczy nazwa, no, tak można powiedzieć, też szczerze. Bo imię to jest, wiecie, na zawsze, a tu w Gothicu to jest taka nazwa właśnie. Na przykład polne bestie właśnie, to jest nazwa, ale też potwór właśnie, jak wiecie. Czekajcie, tam są... Dobre są te... A, tam jest smoczy zębacz, to tam dam sobie spokój na razie z nim. Która godzina już jest? 2:19 w grze oczywiście. Dobra, okej. Okay. Chyba możemy iść powoli już, bo tu już się robi jasno nawet. A, tylko sobie jeszcze zwiększę... O, premia do zręczności. Pięknie, elegancko i to mi się podoba, takie coś. Bardzo mi się to podoba, takie coś. Ognista pokrzywa, to sobie zostawimy je na razie. Ciemny grzyb zjemy, a co tam? Kurczę. Jednak to jest najdłuższa seria do tej pory. Gothica właśnie, oczywiście mówię o Gothicu teraz. Bardzo długa seria.
jednak będzie. Tak myślę sobie, będzie z 80. Na razie nie będę obiecywał, wiecie? Nie będę obiecywał. Ale zobaczymy w swoim czasie, ile będzie tych odcinków. Bym nagrywał po godzinie, co nie, to by było troszkę mniej, ale nie chcę mi się za bardzo później tego renderować, wiecie? By te odcinki były godzinne, czy coś takiego. Nie, chcę się w ogóle, się nie chce człowieka nic robić. I tak ledwo co renderuję je przecież. A tak to, jakbym chciał, to bym w ogóle miał to gdzieś, wiecie. Czekajcie, tam jest zębacz, smoczy zębacz, smoczy zębacz. Czekajcie, jakich to, jak to ominąć? A wiem, mam pomysł, tylko nie wiem, na ile mi starczy te... Czekajcie chwilę, nie? Tu mamy przemianę w... Nie, przyzwanie wilka nie, tylko... Nie wiem, ile kurde to... No cholera jasna, no po prostu... Myślałem, że oni nie będą nas kurde jeść. Znaczy... Zaczepiać się. Zaczepiać, żeby... Kurde, dziwne to było, lol. Dobra, pójdziemy jednak byle jak. Bo jednak tak nie ma w ogóle... Nie, tak nie będziemy się bawić. To nie ma sensu nawet, żebym się przemieniał w jakiegoś, nie wiem, potworka, czy coś takiego, czy coś w tym deseń. Nie, to nie ma sensu, powiem wam szczerze, nie. Idziemy dalej, kurczę, nie. Czekajcie, bo się pogubiłem. Dobra, jeszcze trochę trzeba przejść. No okej, dobra. Się pogubiłem. Dobra, nie będę się już bawił, kurczę, w przemienianie się w ścierwojada, czy coś takiego, to nie ma sensu w ogóle. Nie ma to nawet zabawy, kurczę. Bo jak oni będą nas, kurde, gryźć, czy coś, czy zaczepiać, wiecie, bo niektórzy potworki się nie lubią ze sobą. Na przykład na przykład, nie wiem, dajmy orka, co nie? A, tu są te bestie jeszcze, serio. Wow, jakie krytyk! Pięknie! Niczego nie można odbudować. Co to było? Się przestraszyłem, coś w domu pyknęło? Czy co? A, mniejsza z tym. Odedaj bestią, głupia. Ale i tak tych bestii jest bardzo mało tutaj w Gothiku 2 właśnie. Niczego najwięcej nie jest ich chyba w... A właśnie, tu chyba wszystko wziąłem, co nie, to idziemy dalej, idziemy teraz tu. No i tak już nic tu nie będę zbierał przecież tutaj. Ten kufer sobie... Dobra, sobie teraz pójdźmy jak to, opróżnić ten kufer, bo miałem sobie później to zrobić, ale zapomnę jeszcze i co będzie. A, dobra, już jest. Dobra, wezmę sobie teraz, bo później bym zapomniał o tym, ale chyba i tak będziemy musieli jeszcze raz tutaj przychodzić przecież, bo... Przecież będą nas czekać smoki, jeszcze 4 smoki właśnie. W tej chwili nie znam ich nazw, wiecie. Dowiemy się dopiero jak będziemy ich... Jak ich zobaczymy nazwy, wiecie. Wiem, że się jeden nazywa Feomadar, Feomatar, czy jakoś tak. A tych trzech to ja nie znam. Tej reszty nie znam nazw w ogóle. W trójce występuje ich mało, bardzo mało, wiecie. Wiem, że jeden występuje w tej jaskini w Cape Dan. Pokażę wam, nie wiem, czy pokazywali niektórzy ci te, co nagrywali tą grę. Ale nie wiem, nie oglądałem tak za bardzo wszystkiego. Tam kiedyś go tylko oglądałem u kogoś, nie pamiętam już kogo, ale oglądałem u kilku. Nawet tu jednego gościa, który jest Niemcem właśnie, też nagrywał Gothika. Kurczę, fajnie gadał, powiem wam szczerze. A to jakiś Niemiec, nie wiem, on miał chyba... Nie wiem, jak w tej chwili, wiecie, nie wiem, jak on tam ma, ile subskrypcji ma, ale chyba około 300 tysięcy na pewno. Około, nie wiem, nie orientuję się teraz za bardzo. Najwięcej to ma, kurde, ze wszystkich, oczywiście PewDiePie, to jest na pierwszym miejscu oczywiście. Później jest tam Reziv, Blowek tam i tam dalej, i tak dalej. Właśnie Royo, tam później chyba kolejny to jest Wardenga właśnie. Kto tam jeszcze jest? Nie wiem. Dużo wymieniać można, na przykład Śmiechawa TV, ale oni mają mniej. Nie wiem teraz ile mają, bo nie
nie oglądam ich tych za bardzo. Wiecie, to takie ciekawostki też, co ja będę opowiadał też na odcinkach właśnie. Wiecie, różne takie, żebyście się nie nudzili. Ale i tak pewnie będziecie się nudzić, ale kto wie. Tak będę wam mówił takie ciekawostki, na przykład co się dzieje na YouTubie polskim. Dobra, czekajcie, bo tu będą... Kurde, przydałoby się, wiecie, co zrobić? Bo tam są orkowie, co nie? Na pewno. Kurde. Dobra, tędy sobie pójdę. What the fuck? Spierd... No skur... Synie ty! Co za... Ale skur... Ale skur z niego, ja pierdziu! O nie, wszyscy lecą za mną, ja pierdziu! O nie, jeszcze kropice, serio! Spierniczaj stąd! Głupi kutasie! No co za kutas? Co to kurde ma być w ogóle? Spierda! No co to? No szyj ich nie pojebało za przeproszeniem, kurwa! Te kwabijce i tupielcy! No kur! Nie mogę z nimi! Można cholery dostać z nimi, z tymi... Kurde... Z tymi debilami w pieruny. Sorry za wulgaryzmy, ale... Wkurzyli mnie. Po prostu. Teraz to było specjalnie. No zajebiście też. Fajnie, fajnie. Kurde! Ale to jest... Ale to jest głupie! To jest pojebane za przeproszeniem, powiem wam szczerze, kurde. Głupie! No! Nie dedaj teraz. Bo tu są te... Tupielce, dobra. Czekajcie, ja sobie tu zrobię życia, wiecie, szybko. Szybciutko. Dobra, nie będę się dar, kurde, bo ludzie jeszcze będą myśleć, że coś się stało, kurde, ale nie będę się dar przecież. Bo to nie wypada troszkę. Tak samo jak na przykład na horrorach też się darłem czasami. Ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, dobra, dobra. Nie gadajmy już o ludziach, kurde, bo... Bo tak. Dobra, kurde, musimy jakoś to teraz... Co to jest? Kurde, kolejne topielce. Ja pierdziu. Słaby jesteś, ziomuś. Spierdzielaj. Wow. A! Dobra, wiem już jak się walczy. Nic tu nie ma. Tak za, już tak nie więcej. Tam jest drugi, co nie? Czy jeszcze jeden jest? O, siód. Kutasie, kutasie mój. O, siód. Chodź, chodź, chodź. No chodź. No chodź tu, kurde. O właśnie, o coś takiego, o! Właśnie, już wiem jak mniej więcej się walczy już. Trzeba jakoś ten... Niczego tu nie znajdę. A D wciskać, wiecie? Coś takiego. Czekajcie, tam jeszcze mamy kropice. Dostała czy się, czy nie dostała się? Tam jeszcze topielce. Ile tych topielców? Jeden? Jak jeden to dobrze, a jak nie? To będzie lipa. Dobra, jeden chyba tylko jest, a nie tam na pewno. Jeden? Jeden. Chodź do domu. Wow, 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 wow. Kurde, lipa, lipa. Czekajcie, gdzie ja zapisałem? Kurde, nie, po prostu nie wierzę. Ale jestem... Kur... Ja pier... No zajebiście, po prostu... Kurde... Nie, nie mogę, nie mogę! Kurde, nie lubię zapisywać... Jak ja zapominam gry zapisywać często, Boże!
Ja sobie tak bawiałem, żeby zapisywać gra tu. Kurde, ja mam to w dupie. Kur. Się denerwuję. Dobra, nie będę się denerwował, bo jeszcze myszkę popsuję, co będzie. Nie działa, nie będzie chciała działać. Klawiatura. Tak ledwo co działa. Klawiatura przecież. U mnie. Kurde! Nie lubię takiego czegoś. Ja pierdziu. Tak ledwo co enter działa w pieruny. O Boże. Ja nie lubię atakowania tych topielców. W ogóle nie lubię atakowania w pieruny. Kurde, dwóch naraz. Nie, chyba was coś... Kurde. To jest do dupy takie coś. Niepodobne. Ja pierdzielasz, muszę się napić. A ja chcę już wejść do tego. Do zamku. Żeby być bezpiecznym chociaż teraz. Czekajcie, tam są orkowie, czy nie ma ich? Ork. Aha, i tam te w co będą pewnie. No chodź tu jeden, kur. Co wy tam odpierdzielacie? Kurde, może nie atakować, ale tam ork znowu jest. Tam też kropice są. Jak za blisko? No chodź. No chodź tu. Dobra. Dobra, pięknie, fajnie zrobiłem to, może być. Nie jest źle. O, pięknie mi to wyszło teraz, widzicie, widzieliście? No, to mi się takie coś podoba też nawet. Nie jest źle. Dopiero teraz w drugim rozdziale, prawie pod koniec drugiego rozdziału, dopiero się nauczyłem walczyć. Ja pierdolę. Dobra, udało się jakoś, kurde, grę teraz zapisać trzeba, ja pierdziu. Nie mogę, kurde, zapisywaniem gry to zawaliście u mnie jest, po prostu. Czekajcie, sobie zwiększę jeszcze życia. Chociaż trociunie, żeby nie było pełnego. Pełnych życia, znaczy, żeby było pełne życia, o, o to mi chodziło. Nie o to, żeby nie było pełny. Też się pomyliłem, kurczę. Dobra, czwóreczko tamtego, to pielco, masz, chodź tu. Smaż się, kurde, w piekle, frajerze. Zanim ty dojdziesz, to ty detniesz. O, a jednak nie. Myślałem. A się zaklinował, ciota, kurde, nie mogę, serio. No daj! To za... What the fuck? No chodź tu. Deadłeś. Chyba deadłeś. No, deadłeś, o dobrze. Dobra, teraz musimy jakoś okrążyć. Bo tu mam nadzieję, że tu już nikogo nie ma, co nie? Jest tylko tak. Wilk. Kropica jeszcze jest. Dobra. Wilk. Na razie tylko widzę... U, a tam orkowie są. Chodź tu, wilku. No chodźcie tu. Nie chcę tam daleko iść, wiecie? Deadłeś, kurde. O, deadłeś. Słabi jesteście, kurcze. Oj, tu będę miał temu sprzedam te. Nic tu nie ma, czego nie znajdę. Sprzedam mu.
ten. Wow, tam są orkowie jeszcze. Oh my god. Oh shit. Czekajcie, gdzie jest ta palisada taka? O kur... Ociech, panie w... Piruny. Uczacza, uczacza. Który pierwszy? Wow, 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 panowie. No, skurde. No zajebiście. A, tu zapisałem, dobra, okej. Myślałem, że się znowu będę denerwował, ale nie. Teraz się nie będę denerwował. Oj, kurde. O kurde. Dobra. Teraz jeszcze... w kropice. Haha, słaba jesteś. Wilk za... trzecim razem, nieźle, dobrze jest, dobrze. Niczego tu nie znajdę. Ile mam... oj, many mam ile, oj, też nie to. 61 już. Tu dużo już mam many, kurczę, pan... No, nie ma czego, pan nic tu nie ma. Nieźle, dobrze jest. Tam jeszcze chyba ścierwojad jest, nie? Tak jest, dobra. Sobie też zabijemy ścierwojada. O jo, pierdziu! Beka, beka z was. Ale wy sprawi jesteście. Wow, ale jak się dorwali to... O, wow, wow, to jednak nie są słabi. Zbieraj to wszystkich. No, jak się dorwali wszyscy do mnie, ja pierdziu. Nie, ja tak się nie bawię z wami, nie mam mowy, ścierwojadki. Ja myślałem, że tam kurde jest jeden tylko, a ich tam leżało z... sześciu. O kurde, ale ci niespodzianka. No fajnie. O, czureczko, znaczy tym, no. Ten, no, w tym. To zaznaczyć musiałem, prawda. Dobra, i teraz zapiszę grę jeszcze raz. Jakoś trzeba będzie... uważaj się teraz na... No, co jest? Kurw! Co za... ja pierdziu, nie mogę z nimi już, nie mogę! Mam już dość tych potworów atakowania. Kurde, chciałbym już, żeby była to trójeczka, nie dwójka, żeby było inne już... sterowanie bronią fajnie byłoby, kurczę, jednak jeszcze... Spier... no jeszcze będzie mnie orko gonił! No zajebiście! Kurde! Co za... kurde, frajerze ty! Kurwa! Ja pierdzielę! Mam już dość tego atakowania już! Ja pierdziu! No... kurde, padłeś! Kutasiarzu, pierdzielony frajerze! Ale on mnie już, kurde, denerwował, powiem szczerze, ten ścierwo... ten topielec znaczy, jeju, też się pomyliłem już. O, tam mamy jeszcze wilka i kropicę sobie zabijemy. Pięknie, i tam jeszcze te orkowie zostali, ta... kurde, te orkowie są najgorsi, powiem wam szczerze, nic tu nie ma. No już mnie, kurde, goni, no fuck! No dobrze, ja pierdzielę. Ha, boi się wody, ja pierdzielę, serio. Kurde, która w ogóle godzina jest tutaj? 3:05 w grze oczywiście. Kurde, jak tam pójść może najlepiej? Kurde, przydałoby się pójść, tak myślę. Czekajcie, na górze są, co nie? Te roślinki, tak jest. O, mało mamy mięsa, kurczę. Przydałoby się jeszcze poatakować tych wilki i dostanę właśnie troszkę mięcha. A będzie właśnie jeszcze tutaj misja, żeby dać jednemu gościowi 24 sztuk mięsa. Wiecie, tego surowego. I nie mam właśnie tyle, ile trzeba. Tego nawet nie będę już zużywał. Tych mięsa, tego surowego. To mamy jeszcze szynka, o.
szynko możemy to zjeść. I chlebem sobie jeszcze zjemy chleba tutaj. Tego nie. Premia many, ogniste ziele, ogniste korzeń. Już nie mam. No fajnie, już nie mam żadnych roślinek dla many. Kurczę, do many znaczy, nie dla many. Ajajajajaj. Dobra, teraz przydałoby się jakoś inaczej teraz pójść, wiecie? Najlepiej byłoby... Tylko nie wiem, czy mi się by udało, wiecie? Spróbuję na próbę, wiecie? Przejść. Pudło! Pudło farciarzu. O, ty farciarzu, wow! Wypierdziluj! Wypierniczaj! Tamtędy trzeba iść! Wow! Ale tu orków! Wow! Wow! Spierdzielaj! Spierniczaj! Wow! O, gdzie ja wlazłem? Kurde! To chyba tutaj trzeba iść, co nie? O, wow, wow! 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 Nie zatrzymuj się! Weź, co ty robisz? Kurde, nie zatrzymuj się, proszę cię! Nie zatrzymuj się! Dobra, mam, jest, fajnie! Kurde! Ale wow, udało się, kurde! O, dobra, tu? No, brawo! Dobra, jest, udało nam się jakoś tutaj do paladynów dotrzeć, zawaliście, podoba mi się takie coś. Troszkę nam, kurde, zajęło miejsce, znaczy czasu, te atakowanie głupich wpiruny znowu tych, kurde, potworów znowu, kurde. Lepiej ja bym zrobił to, wyeksplorował wszystko poza nagraniem, ale z drugiej strony mi się nie chce, kurcze. Ale dobra, mniejsza z... O, si... Haha! Dobre, po jabłkach można mieć jeszcze siłę. Ha! Siłę plus jeden mam, he, fajnie. Ile mam już siły? 60... Nie, 43. Uuu, fajnie. Czekajcie, co będę mógł założyć sobie za niedługo? Ja bym musiał... Nie Cordelas, tylko kiepski właśnie. Albo Rębi Czerep. O, to też jest dobra broń. Albo dobry długi miecz. O, tylko trzeba mieć... Uuu, 27 punktów siły trzeba mieć. Znaczy, brakuje nam. Kurde, trochę lipa. O, topór obosieszy też przydałoby mieć. By mieć to założone już chociaż. Rapier i sługa burzy mi niepotrzebne jest. O, rapierem bym sobie poatakował troszkę. Kurczę, ale nie mogę jeszcze, bo muszę mieć 26 punktów zręczności. Ale ja zręczności nie będę dodawał sobie, wiecie, bo to mi niepotrzebne za bardzo jest. Wiedziałem! Przybywasz zza przełęczy? W takim razie naszemu posłańcowi udało się przejść. Nie, wasz posłaniec poległ. Przybywam tu z rozkazu Lorda Hagena. Przeklęci orkowie! Kapitan Garond na pewno zechce z tobą porozmawiać. No okej. Czy gdzie... Wydawaniem broni zajmuje się... A magiczne prze... Mamy trochę magicznych zwojów. Jeśli będziesz chciał kilka z... No okej. Oj, to ja już gadałem przecież. O, właśnie. Pokaż. O, co ty możesz mi tu dać? Brał lodu. Błyskawica, czekajcie. Co ja chciałem sobie wziąć? Nie sen, tylko... Nie, sen nie chcę, nie. Premia do siły też nie. Nie chcę wydawać ponad tyś jak kurde za jakiś głupi pas, ja pierdziu. No to jest trochę... Kerolot? Rycerz? A kto tu je w ogóle tu stoi? Kto tu stoi oto? Ja też chcę z tobą pokazać, wiesz o tym? Kim ty jesteś? Knecht! Ej, ty! Mogę sobie pogadać? Nic nie masz ciekawego do powiedzenia, szkoda. Tylko jakiś kurde, kto tu rządzi. A my idziemy w tej chwili właśnie do Garonda jeszcze. Tego gościa. Znaczy do tego, co tu właśnie rządzi, o. A to chyba będzie Milten, co nie? Tak mi się wydaje. Gdzie on jest? Nie ma Miltena. Uciekł, jak za daleko. Jaka łatwa kombinacja znowu, jo, nie mogę. O, równo mam, 5070, elegancko. Co my tu mamy, czekajcie, coś tu mamy? Nic nie ma? O, mamy chyba runy, o, runy mamy, fajnie, co tam, co? A, rego na książki, to nie, mi niepotrzebny za bardzo jest. Runa też jest potrzebna, tylko to trochę właśnie te runy, co nie? Musi być na przykład... Bo z Corinis, znaczy
jak się wchodzi do górniczej doliny, co nie, przez te drzwi, to tam z tego miejsca nie da się tutaj przeteleportować się tutaj do właśnie do doliny, do tego miejsca, do tego zamku właśnie nie da się. Właśnie to trochę powiem wam, lipnie jest, wiecie, znowu. Szkoda, bo w Gothiku Trójce da się, wiecie, wszędzie da się teleportować. Wszędzie, wszędzie, bardzo wszędzie. Nawet do Nordmaru nawet można wejść. Zatrzymaj się! Nieważne kim jestem, ważne skąd przychodzę. Niedawno przekroczyłem przełęcz. Będziesz sprawiał problemy, czy po prostu... Skąd miałem wiedzieć? No, a ci to tam, kurde, gdzie raki zimują. Nie będziesz mnie tu denerwował. A ty kim jesteś? Rycerz. To ja sobie też nie chcę gadać w ogóle. Zobaczymy, kogo tu zobaczymy. Rycerz. Kolejny rycerz. Jeju. I tu rycerz. No dobra, tu idziemy do Garonda teraz, co nie? Pójdziemy sobie z tej strony. Ha, tu Gomez rządził, pamiętam, kurde, skurczybykol jeden. A gdzie jest ta reszta tych? A, oni śpią, prawda, zapomniałem. A on tu siedzi sobie na tym... Na tym tronie tu, gdzie siedział, kurde, Gomez w pierwszej części. A dziada już nie ma i dobrze, kurde, bo on też jest... On też był wkurzający, powiem wam szczerze. Nie ma Gomeza, Kruka już nie ma zabity, właśnie był w poprzednim odcinku, znaczy wcześniej jeszcze. Skąd się wcześniej. Tu wziąłeś? Nie jesteś górnikiem, ani jednym z moich ludzi. Przeszedłem przez przełęcz. Przełęcz? I udało ci się przez nią przedostać? Nie, kurde, Nosa. Co cię tutaj sprowadza? Przyleciałem Martin. Samolotem. Przybywam na polecenie Lorda Hagena. Mam mu dostarczyć dowód na... Zamierzasz więc znaleźć taki dowód, a potem wrócić do bezpiecznego miasta, co? Coś w tym stylu. A więc chcę dowodu. Dostanie go. Ale nie odeślę cię do Lorda Hagena bez dokładnych informacji o Rudzie. Słuchaj, Lord Hagen musi się dowiedzieć, jak wygląda sytuacja i ile Rudy wydobyliśmy do tej pory. W porządku. Co mam dla ciebie zrobić? Wysłałem 3 ekipy górników, ale żadna z nich nie przysłała mi jeszcze ani bryłki. Aha. Udasz się do każdej z nich i wybadasz, serio? Jak przebiega wydobycie. Potem napiszę list, który zaniesiesz Lordowi Hagenowi. Ja pierdziu. Ojoju. Kurde. Gdzie mam tu szukać w ogóle? Ale nie wiem, czy on mi w ogóle napisze na mapce. Na mapie znaczy. No zobaczymy. Ale zaraz. Dlaczego właśnie ja? Bo potrafisz prześliznąć się. A ty już raz pokonałeś tę drogę. To zadanie w sam raz dla ciebie. Ta, co ty nie powiesz? Potrzebuję... Porozmawiaj z magiem Miltenem. Ojojoj. Gdzie mam szukać twoich górników? No weź właśnie. Tę mapę. Zaznaczyłem na niej dwa rejony, w których prowadzimy wydobycie. Gdybyś miał jeszcze jakieś pytania, porozmawiaj z Parsivalem. Dobra, jednak kurczę... Jak się ma... Powinieneś czym prędzej... Jednak dał mi mapę. Myślałem, że nie da, ale to dobrze, że dał. Wiecie? Jakby nie dał, to by... Była lipa by. Aha, dobra. Gdzie jest jakieś łóżko, czy coś takiego, coś w tym desem? Kogo my tu mamy o tutaj? Kucharz. Myślałem, że to Snaf. A prawda, Snaf jest przecież w tych. W tym, jak to? U bandytów przecież jeszcze siedzi. A nie wiem, co tam, bo gdzie on w ogóle taki z nim więcej w tej chwili, wiecie? Ja jestem tu. Geralt to też nie. O, ile tu jest? Już nie wiem. A ty czego się schowałeś w te pudełka? A, ty bronisz Hanki z Mostowiak, tak? No okej, dobra. No spoko, dobra, wiem już, wiem, dobra. Idziemy sobie dalej. A my tu kogo mam? Co to za jakieś worki? A, to jest Ruda pewnie, na pewno. Oni też jakoś tak dziwnie oni to, kurde... Jak to? Dostawili, wiecie? Porozrzucali tu po tych... Kurde, po tym miejscu w ogóle te pudełka, te takie kartony można powiedzieć. Coś w tym deseń, wiecie? 5.28 jest ta... Ty jesteś rycerzem, to tak, to tam mi za bardzo niepotrzebny jesteś. Tu kogo mamy? Nikogo. A, mamy tylko wiatr wody, fajnie. Tandor, i kto tu jest? Rycerz. A tu jednego budynku brakuje, wiecie? O, tu właśnie był chyba, mi się tak wydaje, budynek. I tu właśnie było takie wejście duże. Właśnie nie wiem, czy to tutaj było, wiecie, przypadkiem.
Pamiętam, tu był ten kiedyś w jedynce. Nie pamiętam już jak on się nazywał, ale tu były dwie osoby, pamiętam, siedziały tu. Jedna przy tym. Kerolot? Nie wiem kim ty jesteś, ale z tobą pogadam, wiesz? Szkolisz ludzi? Tak, jeśli będziemy musieli... Aha. Może... Pewnie. Jeśli chcesz tu zapytaj rycerza tam... O właśnie. Chce się szko... To... Ajajaj, to za bardzo nie chcę. A co z... O co chodzi? Czy tego też możesz... Nie, ale możesz zapytać Udara. Nie, nie chcę za bardzo. Ale czekajcie, to nie wiem, to siła, siła czy co to będzie? Czekajcie chwilę, nie? Aha. A, to chyba nie będzie to, co trzeba... To co mnie... To co myślę na ten... O tym. Czekajcie, gdzie jest w ogóle Milton przede wszystkim, kurczę? Bo ja Miltona w ogóle nie widzę w Piruny znowu. Ja pierdziu. Kogo my tu mamy? Kufer! O, tego nie da się otworzyć. Jak się nie da? O, ale też łatwa kombinacja, kurczę. Właśnie tak myślę sobie, ale to jeszcze zrobię taki filmik właśnie informacyjny, sobie przypomniałem właśnie w tej chwili, że mam jeszcze dwie gry do nagrania, fajne, bardzo. Już bo o nich mówiłem, wiecie. Trochę późno powiedziałem, znaczy, że była promocja na tego, na Skyrima, wiecie, którą trochę późno powiedziałem, dopiero teraz mówię wam. No to już przepadło, wiecie. Już mamy ósmy. Ósmy? Ósmy czy który mamy już? Ósmy właśnie styczeń, była promocja tylko do czwartego. Właśnie Skyrim, wiecie, Skyrim właśnie. I ja wam zapomniałem powiedzieć. Ale to przepadło już, wiecie, i tak nie będzie... I tak, może ktoś kupił, nie wiem. Ale była promocja, kosztowała 3,80, wiecie, dolara oczywiście, czy euro. Nie wiem, ja się nie znam na tym, wiecie, to ja nie będę wam nic mówił, bo ja się na tym nie znam. Wiem, że to około jest 10 zł. Coś takiego, 15, 20, coś takiego. Coś takiego, bo CS kosztuje, ale mi laguje gra, ja pierdziu. Bo na przykład CSGO kosztuje około 44 zł. No, 4 dychy, dajmy na przykład, co nie? Ja też sobie go kupiłem ostatnio. Jakbym wiedział, mógłbym poczekać sobie na promocję, wiecie. Promocja była też do 4 stycznia właśnie. Ale ja kupiłem sobie już, tak wiecie, za 11 dolary. O, Milton, ty tu jesteś. Hej, ty. Kogo ja widzę? To nasz bohater zza bariery. A jak? A powinienem ich pamiętać? Przeszedłeś przez niezłe piekło, co? Pamiętasz jeszcze Gorna, Diego i Lestera? Oczywiście. Cóż, Gorn i Diego daleko nie zaszli. Zostali schwytani w do... Tylko Lesterowi udało się prysnąć, chociaż nie wiem, gdzie się on Uxardasa. Spotkałem Lestera. Jest Uxardasa. No właśnie. Przynajmniej je... Cóż... Nie ma... Jak się mają sprawy? Paladyni przybyli tutaj, żeby zgromadzić jak najwięcej... Ale biorąc pod uwagę smocze ataki i orkową armię... No. Nie, Nainosa. Wyczuwam tu obecność czegoś mrocznego, czegoś... Cena za zwycięstwo nad śniącym okazała się bardzo wysoka. Upadek bariery to prawdziwa katastrofa. Jeśli to przetrwamy, możemy mówić o prawdziwym szczęściu. Przetrwamy, spokojnie. Ile rudy Ile rudy? Ani bryłki! Od jakiegoś czasu... Nie zdziwiłbym się, gdyby już nie żyli. A na domiar złego jesteśmy atakowani. Ta wyprawa to jedna... No kurcz. Gdzie są teraz Gorn i Diego? Cóż, Gorn siedzi w tutejszym lochu za stawianie oporu paladynom. Diego został przydzielony do grupy górników. Porozmawiaj z paladynem imieniem Parsival. To on dobierał ludzi. Aha, o, to dobrze, że chociaż mi powiedziałeś, gdzie jest... Znaczy, gdzie jest ten... Znaczy... Gdzie jest Diego, tak mniej więcej, wiemy już, w górniku właśnie jest. Też pewnie coś tam robi, znaczy kopie te bryłki. Najpierw tutaj zobaczymy... Mogę nauczyć cię niektórych za... Jeśli jesteś gotów zwiększyć swoją... O! Chcę zwiększyć... Ale nie, mi chodzi o... O właśnie... Chcę się nauczyć... Pięć wichru i lodowa strzała. Nie, to za bardzo mi nie pasuje. Najpierw to sobie... Chodźmy uwolnić Gorna. Wezmę. To nie takie proste. Porozmawiam na ten temat. Gorn jest skazańcem. Przy odrobinie szczęścia Garond wyznaczy jakąś grzywnę, po której... Tak, to możliwe. Daj mi znać, gdybyś się czegoś dowiedział.
Aha, o właśnie. Masz może dla mnie jakieś wyposażenie? Garond kazał... Skąd niby miałbym je wziąć? Jeśli chcesz, mogę ci dać runiczny kamień. Kurde, ale żeś mi powiedział mało, Milton. W tej chwili chyba idziemy do... To chyba do Garonda trzeba pójść. Garond czy... Garond? Tak, to Garond, to jestem królem tu, właśnie, tak to jest. Właśnie, jeszcze wrócę do tego Cesa, powiem wam szczerze, że to jest... dla niektórych nudna gra. A dla niektórych to jest fajna gra, bardzo. Jak można grać w takie coś? Ja nie chcę obrażać nikogo, kto gra w, czy nie gra. Ale to jest trochę, powiem wam, dziwna gra. Chcę, żebyś... To niemożliwe. Popełnił wiele przestępstw i musi za nie od... Nie mogę go wy... Cóż, istnieje taka możliwość. Ale jego wolność będzie cię drogo kosztować. Dużo pieniędzy. A Gorn dużo narozrabiał. Przynieś mi pieniądze. No tak, trzeba go wykupić przecież. Dobrze. Idź do Gerolda i powiedz mu, że... Dobra. Oj, to już rozmawiałem na ten temat z nim. Nie, w ogóle ten CSGO to jest troszeczkę nudna gra, ale jak się umie grać, to nie jest w ogóle nudna, wiecie? Ja tam już 6 godzin chyba mam przegrane. Znaczy, już przez 6 godzin gram. Znaczy 6 godzin już mam, tak przegrane czy coś takiego. A... stopień mam chyba dopiero pierwszy, wiecie? Taka ciekawostka też dla was. Chyba nawet pierwszy mam, połowa pierwszego stopnia, wiecie, dopiero. Mało gram właśnie w to, wiecie, bo teraz, jak wiecie, nagrywam godzika też. I... Uwolnij go. Już przekazano mi taką wiadomość. Dziękuję, o, nawet kurde, żeś mi dał klucz. O, panie, panie, no nieźle, dzięki. O, jest, Gorn. Tu? Dość tego wylegi... Najwyższy czas! Ale w życiu bym się nie spodziewał, że to będziesz... Garond narzeka, że za dużo jesz i nie może sobie pozwolić na utrzymywanie takiego darmozjada. Skoro już o tym mowa, napił... W porządku. Jasna sprawa. No okej, a ty kim jesteś, skazańcem? Wszystko przez Rud. Dobra. Ty, Gorn, wychodzisz, a ja cię zamknę. Dobranoc. Żeby nie spierdzielił. Tam kogoś, a my? O, zobaczmy, co to w ogóle jest o tutaj. Dral? Byłem na zewnątrz. Widziałem go. Smo! Aha, dobra, ty nic nie powiesz mi też. Dobra, idziemy stąd. Czekajcie, tu kogoś mamy. Tu też jeden gościu chyba. A tu nie widać nikogo. Chyba nikogo nie ma pewnie. Dobra, wychodzimy już. Czekajcie, to już mam... A, to już mam zrobione. Dobra, zadanie, fajnie. Nie, w ogóle jeszcze wrócę do tego CS-a. Może dla niektórych fajna gra, ale dla mnie, powiem wam, może być... Fajna, może być. Taka średniawa, wiecie? Bo też można nauczyć się strzelania, wiecie? W ogóle strzelania z tych różnych broni, na przykład... AK-47, na przykład AUG, czy jakoś tak się mówi. Nie wiem, ja tych broni za bardzo nie znam, wiecie, na pewno można tego strzelać z... dwie berety, co jeszcze pamiętam, wiem na pewno. I jeszcze jakaś broń jest, bronie. AUG i jeszcze... Nie pamiętam już za bardzo, wiecie. Ja byle jakie bronie kupuję, żeby były dobre, o. Tak, kurde, powiem wam szczerze. A co do skilli ma, to... Będę nagrywał tą grę, ale to dopiero pewnie... Dopiero pewnie będzie... Nie wiem kiedy konkretnie, ale dopiero pewnie po gociku. Parlaw, Dobar. Nie ma nikogo tutaj? Gdzie oni są w ogóle ci te? Jak to się nazywa? Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Serio? Bez właściwego klucza? Ale beka. No po prostu nie wierzę. Mleko? Co to mleko trzyma? Kurde, ja pierdzielę. Zobaczmy, co tam na górze jest, wiecie? Wow, odkryłem coś. Wow, fajnie. Uiii, ale fajnie. Co my tu mamy w ogóle? Jakąś beczkę w piruny. Co my w ogóle tu mamy przede wszystkim?
Wow, skórę wilka! Wow, fajnie! Fajnie! I co tam, co to, coś tam jeszcze z tyłu? A, gint mamy, dobra, okej. Co do Skyrima, to dopiero pewnie po kociku będę nagrywał, wiecie go? Ponieważ na razie nie chcę nic zaczynać nowego, wiecie? Najlepiej tak jest, że na kanale jest tylko jedna gra, właśnie później jest kolejna jakaś gra na przykład. Bo jak wiecie, wszystko się myla, wiecie, do z tych gier właśnie, bo nie pamiętam, już się nie pamięta, co się robiło, kurde, wcześniej na przykład. Było dokładnie tak, jak mówisz. Naprawdę sądzisz? Aj! O, dobra, mamy, fajnie. Co my tu mamy? Złoto i piorun kulisty. No, może być, dobra, fajnie. Ale powiem wam, że te dwie gry to dopiero kupiłem niedawno, wiecie, na Steamie. Pierwszy raz kupiłem grę. Tylko musiałem, kurde, trochę... Myślałem, że to będzie z mojego konta, wiecie, PayPal, nie? Bo ja miałem tam... Ale to co ja będę wam mówił przecież, kurczę, tam was to nie, za bardzo nie interesuje przecież. Bo to jest moja sprawa przecież, co ja robię. Ale to myślałem, że to sobie z PayPal, co nie, a to z, no, z karty, ten niestety. Ale tam nic się nie stało, tam cztery dychy poszło się, no, ten tego. Czy sześć dych chyba było, bo ja tam jeszcze wziąłem... razem było $15 właśnie wziąłem, tak chyba. A nie wiem, mniejsza z tym, wiecie. Tam. Znaczy 60 zł, no na polskim. Ode mnie nie liczyć. Nawet Jason Percival, kurde. Rycerz. A ty? Udar. Gdzie jest ten Percival? To jest Sengrad. To też... To nie ten. Gdzie jest ten gościu? Kurczę. Ja się pogubiłem już. Nikt nie słucha. Znaczy, co ja miałem zrobić, jeju? Przecież wiadomo o tym od dawna. Trudno mi w to uwierzyć. Zrobiłbym to inaczej. A, nie mam tyle miejsca. Nie miał co znaczy. Skąd ty to masz? No widzisz, już mi lepiej. Aha, dobra. Ode mnie tego nie dostał. Dobra, z której strony był ten Milton? Z tej? Tak jest, dobra, fajnie. To żadna tajemnica. Uwolniłem. Dobra robota. Dobra. Słuchaj, dość się już. Jak się przedosta... Znalazłem ukrytą ścieżkę, która... Świetnie. Dokąd pójdziesz? Podobno Lee jeszcze żyje. No tak. Spróbuję znowu do niego dołączyć. Żyje. Jeszcze się spotkamy. Możesz na to... Możesz na to liczyć. A jak? A jak, mój przyjacielu? Oj, ten Gorn, kurde. Gorn to wariat jest. W ogóle w tej części, w kolejnej, trzeciej. Nie wiem, czy można być tego pewnym. W końcu Brutus? Jest w ogóle taki strażnik? What the fuck? Słyszę. Czekajcie, skąd ja wyszedłem w ogóle? Stąd. Dobra, okej. Okay. Nie o tym nie mówię. Ja się pogubiłem już tutaj, wiecie? Taka jest. On był tutaj, ten Engor? Czy jak mu tam? Tak jest, dobra. Ach, więc to... Tak. Wspaniale! Jestem... Tylko sobie nie myśl, że możesz do... Z drugiej strony, jeśli masz... Ta... Pokaż mi... Wow, jakie... Wow, what the fuck, jakie kusze! No zawaliście, kurde, co ty tu masz, ziomuś? Błyskawica lodowa... O, obudzenie golema, przyzwanie demona. Mała burza ognista. O, jakąś mapę masz. Mapa górniczej doliny, o, sobie wezmę, a co tam? Kupię sobie. Ile ona kosztowała w ogóle? Chyba drogo, tak myślę. No tu masz siarkę, to tam nie chcę za bardzo siarki. Czy ciebie, ziomuś? Sobie zobaczę górnicze, znaczy mapę do górniczej doliny, wiecie, teraz sobie. Mapa do skarbu, nie. Mapa górniczej doliny, właśnie. O, sobie zobaczę, jak to wygląda teraz. Czy tak samo jak w pierwszej części, czy inaczej? Tak samo. Tak jest, tak samo. Kurczę, to się przypomina jedynka, jeju. Fajnie. A te mapy kopalni Garondo, to gdzie są te kopalnie w ogóle, tak przede wszystkim? A to trzy kopalnie są, tak? Aha. Aha, tam gdzie stara kopalnia była, która się zawaliła w drugiej części, znaczy...
pamiętam już w którym dziale, ale w pierwszej części właśnie się zawaliła. Niedaleko Xardasa i też niedaleko Xardasa, dobra. Przydałoby się, wiecie, wyeliminować wszystkie orki, ale nie wiem czy ja bym dał, nie wiem czy ja dam radę w ogóle z nimi, wiecie. A to zobaczymy dopiero za jakiś czas tam. Na razie nie będę nic robił żadnych. Znaczy, bo jeszcze do wyeliminowania orków to jeszcze trochę dużo czasu zostało przecież. Czekajcie, kogo ja muszę tu znaleźć jeszcze? Kurczę, nie wiem, pogubiły się te osoby w ogóle. Wiedział o tym wcześniej. O kurde. Rycerz. Niektóre problemy sami. To jest strażnik, czy to jakiś pod imieniem strażnik? Czy to jest normalny strażnik, bo nie wiem. Strażnik głównej bramy. Bez właściwego klucza wow. Nigdy tego nie otworzę. Serio? Tu też nikogo nie ma, kurde. O, surowa strala, co tam, wezmę sobie. Tu jest kurde wyjście. What the fuck? Dziwne. Kurde, gdzie jest ten... Brutus albo Parsival. O, Parsival właśnie. Nie ma go kurde. A może na górze jest, prawda? Prawdaż, ja zapomniałem, że oni na górze, co też. Przecież te... Przecież oni są na górze też. Siedzą te paladyni przecież. Ci tacy gówni, wiecie. Rycerz. Tu ktoś siedzi? Nikogo nie ma, nikogo nie ma. To ja tu nawet nie chcę wchodzić. Wytrych sobie wezmę tylko. O, i miksturkę. A dla was nic nie zostawię. Gdzie jest ten Percival w ogóle? O, tu mają kurde co? Fajkę! Rura znaczy, to inaczej się nazywa. To jest ta, fajka. Nie trzeba mi więcej będę się. Fajna kombinacja, kurde, zawalista, podoba mi się takie coś. Kombinacja tego, no wiecie, tymi dwoma przyciskami AD właśnie, prawy, lewy, coś takiego. Czy coś takiego, nie wiem. Dobra, czekajcie, co ci paladyni tutaj, czy nie? O jest, dobra, mamy ich. Rycerz i to będzie Parsival. Nie musisz mnie o to pytać. O właśnie, pogadamy z tymi bytwoma, obydwoma, wiecie? I słyszy się to i obo. Dobra. Na czym polega twój... Jestem oficerem... Dobra, jesteśmy... nie to tam mniejsza z tym obchodzi. Naszym zada... Wybieram się w okolicy. Uważaj, to nie przelewki. Przede wszystkim, jeśli chcesz się dowiedzieć więcej na ten temat... Dobra. Mam dla ciebie wiadomość. O co chodzi? Twój brat nie żyje. Mój brat? Inos wystawia mnie na ciężką próbę. Ta wiadomość przeszyła me serce jak strzała. O właśnie, na co możesz temat mi powiedzieć kretów. Na temat kretów? Zebrałem krety trzy grupy. Coś jak, Markos, Fayet po ziemi i łazi. To paladyni nimi dowodzący. Pod ziemią, o. Grupa Markosa skierowała się do starej kopalni, prowadzona przez starego kopacza Grimesa. O, Grimes! Dwie pozostałe grupy... Jergan, jeden ze zwiadowców, doniósł mi, że... Aha, okej. Okay. Jak wygląda sytuacja? Obóz jest otoczony przez ork... Bardziej... Kolejny... Dobra, o właśnie. Ile jest tych smoków? Nie wiemy dokładnie, ale pewne jest, że więcej niż jeden. To jednak aha. Nie wszystko. Cała górnicza... Nie oszukujmy się. No tak. Inos nas... Wiesz, jak mogę dostać się na teren wydobycia? Nie ma żadnej bezpiecznej ścieżki prowadzącej do doliny. Droga głównym szlakiem wydaje się jednak ma... Trzymaj się z dala od lasów i unik... No właśnie, jak ja mam kurde od tych... Diego? Ten skazaniec? Jest w grupie paladyna Sylwestra. Od nich. Kurde. Jak najdalej trzeba być od tych głupich... Kurcze, jak to się nazywa? Od tych. Od tych orków właśnie, tylko jak to zrobić, wiecie, o to jest pytanie. No ale dobra, okej. Czekajcie, wszystko już tutaj skończyłem? Nie może tak. Chyba tak. Aha, to jest dopiero zadanie, aha. Dowody. Aha, on... Okej, aby trzy ekipy odnaleźć jakiś tam. Dobra, czarna skóra. Skopać... To tego nawet nie będziemy robić, wiecie, tych zadań, tych... Takich ostatnich, wiecie?
Ja bym tego nie zrobił. No cóż, moi drodzy, już ten odcinek zbliża ku końcowi i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!